oczywiście filmować. Pokazać panu? Ale nie ma o czym mówić. Oni są z PiS-u. Nie są z PiS-u i nawet nie ma o czym mówić. A dlaczego? A nawet jakbyśmy byli. No ale my nie jesteśmy z PiS-u. Proszę panie, bardzo byśmy prosili, żeby nie... No dobrze, ale to już teraz nie mieliśmy do czynienia. Tak, ale bardzo byśmy prosili, żeby w kłótnie się nie dawać. No ale my się nie dajemy w kłótnie, tylko wracamy w jakim panowie są. Nie, my wiemy. Proszę? Panowie już nas odwiedzali, tak. Ja nie wiedziałem, pierwszy raz będzie. Życzymy powodzenia panowie. Ale dlaczego? Przecież jest pani posłem na Sejm. Ale także... ja tu przyszłam prywatnie, nie jako prywatnie, poseł. No ale dobrze, no to mogę się tylko coś zapytać, bo ale ostatnio była pani... Pani Krzywano sobie nie życzy panu. Ale ja nie będę rozmawiała. No to co, to jutro... jest prywatnie tutaj, panowie, no jest prywatnie, dajcie jej spokój. Jest naszym gościem, i proszę się tu nie pchać. Ale to się zapytam panie, prywatnie. Pani nie, razem, nie, pani z Razem, czy z Nowoczesnej? Ale panowie, nie przeszkadzajcie. Bo pan maskie trzy. To pana się spytamy. Nie mam zamiaru wam odpowiadać. To się, gdzie to się ukaże? Może pan powiedzieć gdzie? Gdzie? W internecie, w sumie nie narodu. Ja wiem w jakim to jest. Już tak zakłamujecie do internetu, że... Tak, fantastyczne. Gdzie jawnie wypowiadaliście sobie to, co was interesuje. A jak pani się układa jeszcze współpraca z Rzecznikiem Praw Dziecka, pani poseł? A ja z panem nie będę rozmawiała. No ale była pani kiedyś doradcą. Ale ja nie chcę z panem rozmawiać. Pana Michalaka. Gdzie spotykamy się prywatnie. Jeszcze raz państwu. Proszę pana, to przede wszystkim pana pouczam, że to nie jest miejsce prywatne. Niech pan nie poucza, to jest miejsce publiczne. Pan do policji. Jest policja pana może mnie pouczać, nie pan. Nie manifestacji. Nie mam zamiaru z panem rozmawiać. W miejscu publicznym. Macie informacje, nie chcę rozmawiać z panem. Dobra. To co, nie chce pani z nami rozmawiać? No będzie pani... Powiedziałem panu, że nie chcę z panem rozmawiać, bo dla mnie pan jest starym pichorem, no. I nic więcej. Ja nie jestem w ogóle... Ale jak to nie? Przecież ja pana widzę na wszystkich ich spotkaniach. Ale ja nie wiem, ale innych pan też jest. Mówi? Pan jest taki jak oni. Ale jak kto? Proszę pana, pan też bym prosił, żeby panowie nie... Mamy dzisiaj 15 marzec, godzina minęła 17. Mieliśmy tego pecha, że spotkaliśmy przy namiotach partii Razem panią poseł Henrykę Krzywonos. Jej zachowanie jest można zobaczyć, jak się zachowała przed kamerą, wyzywając mnie od starych pisiorów. Zaznaczam, że nie jestem członkiem PiS-u i nigdy nie byłem. Natomiast to zachowanie podaje wiele do myślenia. Także myślę, że pani poseł Krzywonos po raz kolejny pokazała swoją klasę. Zarówno na manifestacji w Gdańsku, która niedawno się odbywała, teraz jest znowu na manifestacji partii Razem. Dziwne jest to, że jako członek PO jednocześnie wspiera i KOD, i jednocześnie wspiera partię Razem. Dziękuję bardzo.